Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu są wielomiany, a w szczególności znajdowanie konkretnego wzoru wielomianu na podstawie danych zadania. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Na pewno kartki papieru oraz czegoś do pisania. Rozpoczynamy. Treść naszego zadania brzmi: podaj wielomian stopnia piątego, co jest bardzo ważne, stopnia piątego musi być, którego współczynniki a0, a1, a2, a3, a4 oraz a5 są odwrotnościami kolejnych początkowych liczb pierwszych. Zwróćmy uwagę najpierw na elementy po kolei tutaj w tym zadaniu. Podaj wielomian stopnia piątego. Co to oznacza? To oznacza, że w naszym wielomianie najwyższa potęga x to ma być x do piątej. Czyli my wiemy, że x do piątej musi się tam na pewno pojawić. Współczynniki tego wielomianu a0, a1, a2. Współczynnik a0 to jest nasz wyraz wolny, czyli widzimy, że nasza kolejność tutaj już jest odgórnie w zadaniu podana. Czyli nasze a0, a1, a2, a3, a4, a5, bo zwracajcie uwagę, jak macie podane, jakie indeksy są w zadaniu, to są odwrotności kolejnych początkowych liczb pierwszych. Czyli a0 to jest odwrotność pierwszej liczby pierwszej, a1 to jest odwrotność drugiej liczby pierwszej i tak dalej, i tak dalej. Najpierw może zacznijmy od tego, że co to są liczby pierwsze? Liczby pierwsze to są liczby, które są podzielne przez 1 oraz przez samą siebie. I teraz musimy, może najpierw wypiszmy sobie kolejnych 5, ponieważ w sumie na 6, bo mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 współczynników tutaj, czyli 6 początkowych liczb pierwszych, a następnie będziemy dalej kontynuować i odczytywać, co dalej w zadaniu mamy zrobić. Czyli jakie to są liczby pierwsze? Jedynka nie jest liczbą pierwszą, chociaż jest podzielna przez 1 i przez samą siebie, ponieważ jeżeli ma być podzielna przez 1, ona sama jest jedynką, więc tutaj zadecydowano, że dwójka to będzie ta pierwsza liczba, od której zaczynamy, ponieważ dwójka jest podzielna tylko przez 2 i przez 1, czyli to jest nasza pierwsza liczba pierwsza. I teraz lecimy dalej. Czy trójka jest liczbą pierwszą? Trójka jest podzielna przez 1 i przez 3, czyli przez samą siebie. I to jest wszystko, wszystkie jej dzielniki, czyli racja. Trójka jest liczbą pierwszą. Czy czwórka jest liczbą pierwszą? No więc myślimy i okazuje się, że czwórka jest podzielna przez 1, 2 i 4. Ponieważ pojawia się dodatkowy dzielnik, to już ta czwórka nie jest liczbą pierwszą, bo jest podzielna przez więcej niż dwie liczby, czyli jest podzielna jeszcze przez dwójkę. Czy piątka jest liczbą pierwszą? Myślimy, piątka jest podzielna przez 1 oraz przez 5, tylko i wyłącznie. Czyli tak, jest to kolejna liczba pierwsza. Teraz szóstka. Szóstka jest podzielna przez co? Przez 1, przez 2, przez 3 i przez 6. Czyli ma aż 4 dzienniki, czyli to na pewno nie jest liczba pierwsza. Siódemka. Myślimy, i teraz cóż, siódemka jest podzielna tylko przez 1 lub też przez 7, czyli to są przez 1 i przez samą siebie, czyli spełnia warunki liczby pierwszej, czyli możemy ją umieścić. Ósemka. Ósemka jest podzielna przez 1, 2, 4 i 8, czyli ma aż 4 dzielniki, czyli to na pewno nie jest liczba pierwsza. Dziewiątka jest podzielna przez 1, 3 i 9, czyli też nie jest liczbą pierwszą, bo ma 3 dzienniki. 10 jest podzielne przez 1, 2, 5 i 10, czyli ma 4 dzienniki aż, czyli to na pewno nie jest liczba pierwsza. No to lecimy dalej. 11. 11 ma ile dzienników? Myślimy, to jest liczba nieparzysta, ok? Czyli ma tylko 2 dzienniki. 1 oraz 11, czyli jest podzielna przez 1 i przez samą siebie, czyli to jest liczba pierwsza. Uff, już jesteśmy prawie, mamy 5 liczb pierwszych, jeszcze jedna. To teraz 12. 12 jest podzielne przez 1, 2, 3, 6, o jeszcze 4, czyli 1, 2, 3, 4, 6 i 12, czyli tym bardziej to na pewno nie jest liczba pierwsza. No to 13. 13, myślimy, jest podzielne tylko przez 1 i 13, czyli to jest liczba pierwsza. Czyli znaleźliśmy 6 początkowych liczb pierwszych. I teraz my wiemy, że te nasze tu współczynniki są odwrotnościami tych liczb. Czyli
A 0 to będzie odwrotność której liczby? Dwójki. A odwrotność to jest co? Wywracam moją liczbę do góry nogami. Czyli to będzie 1/2. Moje A1 to będzie co? Odwrotność trójki, czyli 1/3. A2 to będzie co? Odwrotność piątki, czyli 1/5. A3 to będzie odwrotność siódemki, czyli 1/7. A4 to będzie odwrotność jedenastki, czyli 1/11. I A5 to będzie odwrotność trzynastki, czyli 1/13. I teraz mamy już, widzimy jawnie, jak wyglądają nasze współczynniki, więc musimy zapisać nasz wielomian. No więc nasz wielomian w od x, nazwijmy go w ten sposób, wiemy, że ma być stopnia piątego. Więc musi zaczynać, jego najwyższą potęgą ma być x do piątej, a współczynnik, który stoi przy x do piątej, to jest a5. Czyli to będzie jak? 1/13 razy x do piątej. Dodać. Mamy dalej o jedną potęgę mniej, czyli będzie x do czwartej. Przy x do czwartej stoi a do czwartej, czyli będzie 1/11 x do czwartej. Dodać i idąc tym tropem będziemy mieć 1/7 x do trzeciej. Dodać 1/5 x do drugiej. Dodać 1/3 x do pierwszej, czyli x. I dodać wyraz wolny, czyli a0, czyli dodać 1/2. I tak, moi drodzy, wygląda nasz wielomian stopnia piątego, którego współczynniki są odwrotnościami kolejnych liczb, początkowych liczb pierwszych. Zakończyliśmy nasze zadanie, podaliśmy wzór naszego wielomianu przy odpowiednich warunkach. Moi drodzy, zapraszam do kolejnych części z cyklu wielomiany. Zapraszam na naszą stronę, która jest zapisana tutaj. Tam więcej zadań, zagadnień z różnych dziedzin matematyki i stopni zaawansowania. Jeżeli macie pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy umieścili jakieś zadanie na naszym kanale, to wysyłajcie to wszystko na maila, który jest podany w opisie do filmu. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do polubienia tego filmu. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.